Zmiana płci może wciąż wzbudzać wiele dyskusji wśród ludzi, natomiast w przyrodzie jest to naturalny proces, nierzadki na rafach koralowych. W tym odcinku poznacie rybę, która znana jest chyba każdemu dziecku. Ale z nieco innej strony. U większości kręgowców płeć wykształca się stosunkowo wcześnie i już się nie zmienia. Jednak niektóre ryby kostno-szkieletowe potrafią nas pod tym kątem zaskoczyć. Dlaczego? Ponieważ posiadają one zdolność zmiany płci w dojrzałym wieku pod wpływem czynników środowiskowych. Gatunek ryby, który jest ikonicznym przykładem zmiany płci, to wasz ulubieniec w świecie dzieci znany jako Nemo. Czyli płazenek plamisty. Zauważcie, że mały Nemo jest chłopcem. Ma to pewne uzasadnienie w rzeczywistości. U błazenków możemy zaobserwować zjawisko tzw. protandrii. Jest to wcześniejsze dojrzewanie gonad męskich. W skrócie oznacza to, że nasze błazenki dojrzewają jako chłopcy. Błazenki są rybami monogamicznymi, mają jednego partnera. Mogą żyć w parach lub w grupach. W takiej grupie panuje hierarchia. Największym osobnikiem jest samica, której towarzyszy dojrzały samiec oraz młode samczyki. Natomiast co się dzieje, jeżeli nasza samica gdzieś przepadnie? Dominujący samiec rozpłodnik zmienia płeć i zajmuje miejsce samicy. Natomiast dominujący samczyk dojrzewa, staje się samcem rozpłodnikiem. Taki system produkcji potomstwa i struktura socjalna błazenków jest w dużej mierze zależna od obecności ukwiałów w ich otoczeniu. Niektóre ukwiały mogą osiągać potężne rozmiary. To właśnie one są domem naszych błazenków, w którym te mogą znaleźć schronienie przed drapieżnikami, złożyć jaja w bezpiecznym miejscu oraz zdobyć pokarm. Jednak ukwiały na rafach koralowych mogą być rozmieszczone w rozmaity sposób. Niektóre są od siebie stosunkowo oddalone. To sprawia, że dla naszego błazenka zmiana gospodarza może nieść ze sobą śmiertelne ryzyko. Right then. The meeting has officially come to order. A więc strategia zmiany płci chroni je przed podjęciem takiego ryzyka. Taka strategia rozrodcza wymaga jednak sporo czasu i energii. Zmiana płci u takiego błazenka może trwać, a w tym czasie się nie rozmnażają. Jest to więc poniekąd czas stracony. Co ciekawe, w miejscach, gdzie mamy dużo ukwiałów, takie więzy hierarchiczne są bardziej luźne. Jest to bezpieczniejsze środowisko i samce częściej migrują w poszukiwaniu nowej partnerki. Jeśli mielibyśmy określić system społeczny wybrany przez błazenki, jest to naturalnie matriarchat, czyli władzę sprawują kobiety. Samica jako większa, silniejsza, bardziej agresywna patroluje swoje terytorium. Kobieta mnie bije! Natomiast wszystkie samce w grupie opiekują się potomstwem, przyczyniając się w ten sposób do sukcesu reprodukcyjnego głównej pary. W akwarium gdyńskim hodujemy 3 gatunki błazenków. Najprostszy w hodowli jest zdecydowanie nasz błazenek plamisty. Im starsza para błazenków, tym więcej jajeczek może złożyć. Ikra w zbiornikach hodowlanych składana jest przez parę mniej więcej co miesiąc. Takie pary mogą składać 100-200 jajeczek. Składają jaja na twardych powierzchniach. Akwaryści stosują więc na przykład doniczki albo, jak w naszym przypadku, rurki PCV. Po 8-9 dniach z jajeczek wykluwają się małe larwy. Zazwyczaj dzieje się to w nocy. Młode umieszczane są w gęstej zawiesinie planktonowej, złożonej z drobnych organizmów roślinnych i zwierzęcych, tak by miały pod dostatkiem pokarmu. Po tygodniu nabierają apetytu na drobne skorupiaki. Po 3 miesiącach mają już około 3-4 cm długości. Tak więc widzicie, nasz błazenek potrafi zaskakiwać. Mam nadzieję, że po tym odcinku rafy koralowe będą dla Was przykładem wspaniałego, barwnego ekosystemu, w którym reguły życia mogą się zmieniać, czasem na przekór naszym oczekiwaniom.